Wish I better wash my mouth down, so think I just remember something. I think I love the fast that I'm running. Now my words are feeling at the top. Darling, you're just okay in it, but how do you get out that minute? You notice how your fingers burning up. I'm tired of being careful, tiptoe, trying to keep water warm. Let me under your skin. Oh, oh, there's a go. I said too much, it overflowed. Why do I always spill? I feel it coming on my throat. Guess I better wash my mouth out of soap. God, I wish you never spoke. Now I gotta wash my mouth out of soap. I feel it coming on my throat. Guess I better wash my mouth out of soap. God, I wish you never spoke. Wash my mouth down, so think I just remember something. I think I love the fast that I'm running. Now my words are feeling at the top. Darling, you're just okay in it, but how do you get out that minute? You notice how your fingers burning up. I'm tired of being careful, tiptoe, trying to keep water warm. Let me under your skin. Oh, oh, there's a go. I said too much, it overflowed. Why do I always spill? I feel it coming on my throat. Guess I better wash my mouth out of soap. God, I wish you never spoke. Now I gotta wash my mouth out of soap. I feel it coming on my throat. Guess I better wash my mouth out of soap. God, I wish you never spoke. Now I gotta wash my mouth out of soap. We'll be right back.
I better wash my mouth out of soap. God, I wish you never spoke. Now I gotta wash my mouth out of soap. I feel it coming on my throat. Guess I better wash my mouth out of soap. God, I wish you never spoke. Now I gotta wash my mouth out of soap. Wish I better wash my mouth down or so. Think I just remember something. I think I love the fast and running. Now my words are feeling at the top. Darling, you just okay in it. But how do you get out that minute? You notice how your fingers burning up. I'm tired of being careful, tiptoe, trying to keep water warm. Let me under your skin. Oh, oh, there's a go. I sit too much in overflow. Why do I always spill? I feel like wtorek, 12 marca, godzina 18.30, spotkanie Piasta Gliwice z Puszczą Niepołomice. Na ten mecz Państwa zaprasza Adam Kowalewicz. No i nadrabiamy spotkanie, które miało początkowo rozegrać się na początku grudnia. Wtedy jednak po niespełna kwadransie spotkanie Piasta z Puszczą zostało odwołane, jak się okazało, przeniesione na termin późniejszy o prawie 4 miesiące, bowiem ten mecz miał odbyć się 3 grudnia, a nadrabiamy jego dalsze losy 12 marca. Już możemy przejść do składów obu drużyn. Jeżeli chodzi o Puszczę Niepołomice, czyli zespół gości, w bramce numer 48 Oliwier Zych, w obronie od lewej numer 21 Michał Koj, numer 27 Łukasz Sołowiej, numer 4 Tomasz Wojcinowicz, numer 8 Patryk Mroziński, numer 14 Jakub Serafin, numer 5 Konrad Stępień, numer 9 Artur Siemaszko, numer 16 Michał Walski, numer 10 Hubert Tomalski, numer 25 Kamil Zapolnik. Jeśli chodzi natomiast o zespół Piasta, czyli zespół gospodarzy, w bramce numer 26 Franciszek Plach,
W obronie od lewej numer 22 Tomasz Mokwa, numer 4 Jakub Czerwiński, numer 3 Miguel Munoz, numer 77 Arkadiusz Pyrka, numer 20 Grzegorz Tomasiewicz, numer 16 Patryk Liczek, numer 7 Jorge Felix, numer 6 Michał Chrapek, numer 19 Michael Amejał, no i środkowym napastnikiem Piasta jest w dzisiejszym spotkaniu Kamil Wilczek. Wielu też piłkarzy nie może zagrać w tym spotkaniu, chociażby z racji na to, że na obowiązujące przepisy, ponieważ ci piłkarze, którzy nie mogli zagrać w grudniowym spotkaniu z racji na zawieszenie za żółte bądź czerwone kartki lub po prostu na to, że nie było ich w obu klubach, nie mogą zagrać w tym spotkaniu. Tacy piłkarze, jeżeli chodzi o Piasto, to właśnie Fabian Piasecki i Valerian Gwilia, a także Ariel Mosur, który był zawieszony wtedy za żółte kartki. Jeżeli chodzi o Puszczę, to nie zagrają Kraczyn, Jakuba, Hajda, Firlej, Rewenko, Thiago Ili, więc ta lista piłkarzy, którzy nie są dostępni na to spotkanie, w szczególności po stronie gości, jest naprawdę, naprawdę duża. Sędzią tego spotkania jest pan Patryk Grickiewicz z Torunia. W tym sezonie to jest 8 mecz w tym sezonie Ekstraklasy sędziowany przez tego arbitra. 2 też posędziował na poziomie Pucharu Polski i 6 w pierwszej lidze. Już za chwilę rozpoczęcie tej gry przez piłkarzy Piasta, którzy rozpoczynają od wrzutu z autu. No i zobaczymy, jak zostanie rozegrany ten stały fragment gry. Na pewno nietypowa sytuacja, ale już rozpoczyna Piast. Patryk Dziczek, dalekie zagranie, tutaj walka w polu karnym, ale radzą sobie z tym obrońcy Puszczy. Jeszcze zbiera futbolówkę Michał Chrapek, teraz Dziczek ponownie do Tomasiewicza, ale Tomasiewicz wycofuje do Franciszka Placha, no z tego autu, który był owiany taką legendą przed starciem tego spotkania. No finalnie dla Piasta niewiele wyszło, to też trzeba dodać, że strony zostały rozlosowane. Są po prostu takie same jak w meczu grudniowym, więc piłkarze już nie mieli dzisiaj na to wpływu. No i pierwsza połowa będzie trwała tylko 30 minut, druga już normalnie 45, więc łącznie spotkanie będzie trwało mniej o ten kwadrans, który był już rozegrany w grudniu. Wtedy też mogę przypomnieć, komentowałem to spotkanie na antenie Radia Gol, po prostu śnieżyca. Jeszcze godzinę przed meczem wyglądało to naprawdę dobrze, ale już później śnieg padał na tle intensywnie, że spotkanie to po prostu nie mogło być dokończone, bo to nie miałoby to sensu z racji na poziom tego widowiska, bo też trzeba przypomnieć, że tamten kwadrans rozegrany na początku grudnia, no piłkarsko wyglądał naprawdę słabo, ale też i z racji na kontuzję, bo te mogłyby się pojawić, gdyby to spotkanie byłoby wtedy na siłę kończone, ale teraz już zespół Puszczy przy piłce, dalekie wybicie Oliwiera Zycha, tutaj walka o piłkę Kamila Zapolnika z jednym z zawodników Piasta. Ostatecznie Puszcza rozpocznie od autu. Teraz Michał Koi, dalekie zagranie, już tutaj cały czas walczą piłkarze Puszczy, jeszcze tutaj jednak już przejmuje Piast, Kamil Wilczek, ale dobre zachowanie piłkarzy Puszczy, już Serafin, ale przyjmują gospodarze, teraz Michael Amejał na prawej stronie, ale ponownie piłka dla Puszczy, ale jeszcze wcześniej faulowany po stronie Piasta z numerem 16 Patryk Dziczek. Dziczek teraz spokojnie wycofuje do Arkadiusza Pyrki, no i cały czas rozgrywa Piast. Teraz Tomasiewicz, ponownie Pyrka, teraz na prawą stronę do Michała Chrapka. Ponownie Pyrka, cały czas Pyrka, Chrapek, teraz ponownie Pyrka, teraz na prawą stronę, przyjmuje Michael Amejał, wrzutka na pole karne, ale interweniuje Puszcza. Jeszcze tutaj Chrapek cały czas przy linii bocznej, ale od autu rozpocznie teraz zespół gospodarzy. Cały czas przy piłce utrzymuje się Piast. No to też ważne spotkanie z perspektywy tego, że Piast i Puszcza są drużynami, które najdłużej czekają na zwycięstwo, bowiem obydwa te zespoły w Ekstraklasie w bieżącym roku 2024 jeszcze nie wygrały. No i też trzeba dodać, że jeżeli Puszcza wygrałaby z Piastem, to przegoniłaby go w tabeli. Jeśli Piast wygrałby to spotkanie, to awansowałby na pozycję aż 12 i miałby już
6 punktów przewagi nad strefą spadkową, dzięki czemu by się oddzielił zdecydowanie od tych dolnych rejonów tabeli. Teraz jeszcze próbuje Piast w polu karnym Puszczy. Tutaj Czerwiński dobrze przyjął futbolówkę, stoper Puszczy wybija, ale jeszcze Kamil Zapolnik, ale cały czas Piast. Mokwa, no to jest tak właśnie przykład piłkarza, który zagrał w tym meczu właśnie dzięki temu, no, że reszta, że inni piłkarze są zawieszeni. Chociażby jest przykład Aleksandrosa Katranisa, który odszedł w międzyczasie do Real Salt Lake, do Ameryki, no i nie może zagrać w spotkaniu, mimo że w meczu grudniowym jeszcze mógł wystąpić. Dzisiaj w jego miejsce gra Tomasz Mokwa, no i to jest właśnie taki przykład takiego piłkarza, który no w tym grudniowym meczu nie dostał szansy, ale dzisiaj już tak, z racji na te zmiany w składach obu drużyn. Teraz wrzutka na pole karne, tutaj Czerwiński, jeszcze Amejał, ale wygrywa tutaj. Zobaczymy, jaka będzie decyzja arbitra. No nie, Amejał starł się z jednym z obrońców Puszczy w polu karnym, nie połomicza, no i zobaczymy, jaka będzie interpretacja tej sytuacji. Wrzutka Dziczka na pole karne, tutaj Amejał nie przyjmuje dobrze futbolówki, no i zderzył się zdecydowanie w polu karnym z Michałem Kojem, czyli byłym piłkarzem Górnika Zabrze, no i zdecydowanie zabolała ta sytuacja Michała Koja. I rzut wolny dla Puszczy, od bramki rozpocznie teraz Oliwier Zych. Zych, teraz dalekie wybicie na połowę Piasta, teraz ta walka o piłkę, tutaj Zapolnik, ale radzi sobie z tym Piast ostatecznie, Dziczek wybija, no i od autu rozpoczną niepołomniczanie. Teraz Michał Koj tutaj wycofuje do innych piłkarzy, do Łukasza Sołowieja, teraz Oliwier Zych, dalekie zagranie na połowę Piasta, dobre przedłużenie Kamila Zapolnika, jest już Tomalski, dobry rajd, Tomalski, wrzutka na pole karne, ale spokojnie łapie tę piłkę Franciszek Plach, też wiemy Franciszek Plach, który miał problemy z grą regularną, no zagrał w meczu z Radomiakiem, ale wcześniej swoje szanse dostawał też Karol Szymański, no ale dzisiaj to słowacki bramkarz ostatecznie staje w bramce Piasta i zobaczymy, jak się zaprezentuje Franciszek Plach, ale teraz leży jeden z piłkarzy Puszczy, no i gra jest przerwana. Konkretnie to Kamil Zapolnik, który cierpi tutaj po starciu z Arkadiuszem Pyrką. Też Kamil Zapolnik już dwa pojedynki powietrzne naliczyłem w wykonaniu tego piłkarza w tym meczu, co sprawia, że no tak, to jest piłkarz, który najczęściej walczy o piłkę w powietrzu, po prostu w pojedynkach powietrznych w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy. Już to było 233 takie pojedynki w powietrzu stoczył w tym sezonie Kamil Zapolnik, 97 wygranych, jeżeli chodzi o tego piłkarza, takich pojedynków. Teraz Michał Chrapek, dalekie zagranie na Kamila Wilczka, Wilczek przyjął futbolówkę w polu karnym, Wilczek, ale odskoczyła piłka piłkarzowi Piasta, ale wcześniej jeszcze był napastnik drużyny z Libiz na pozycji spalonej i od bramki rozpocznie Oliwier Zych. Też trzeba powiedzieć, że Wilczek czeka już na strzelonego gola w lidze od bardzo długiego czasu, ostatni raz to zrobił w kwietniu 2023 roku, strzelił wtedy gola z Widzewem Łódź, więc już prawie rok, jeżeli chodzi o gola Kamila Wilczka, już prawie rok Kamil Wilczek czeka na gola w barwach Piasta Gliwice, więc to jest rzecz warta odnotowania. Teraz Piast, dobre zagranie Tomasiewicza, już tutaj rusza Mokwa, zagranie do Dziczka, Dziczek, ale faulowany w tej sytuacji Dziczek, jeszcze Serafin, zagranie na prawą stronę, cały czas puszcza, dobrze tutaj w pressingu popracował Grzegorz Tomasiewicz, no i od autu rozpoczną niepołomiczanie. Teraz Wójcinowicz wycofuje do Oliwiera Zycha, Łukasz Sołowiej, daleko zagrywa teraz Hubert Tomalski, ale nie wygrał ostatecznie piłkarz Puszczy pojedynku główkowego i przyjmuje Piast. Teraz Amejał do Chrapka, Chrapek dobrze utrzymał się przy futbolówce na prawej stronie, ponownie Pyrka, ponownie Chrapek, teraz rozgrywa Piast Munoz, to jest też kolejny piłkarz, który naprawdę długo czekał na występ w podstawowym składzie i to dzisiaj właśnie dzięki absencjom, o czym wspominałem, reszty jego kolegów, chociażby właśnie Ariela Musura, Hiszpan dostaje
ma po prostu możliwość wystąpienia w tym meczu od pierwszej minuty. Teraz puszczę, wznowi grę dalekim wybiciem przez Łukasza Sołowieja. Łukasz Sołowiej, teraz Oliwier Zych. Dalekie wybicie na połowę piasta. Tutaj Jakub Czerwiński dobrze strącił futbolówkę głową. Teraz Kraczun, zagranie do Mrozińskiego. Przepraszam, Walski. Teraz cały czas puszcza, utrzymuje się przy futbolówce. Teraz Sołowiej. Sołowiej do Walskiego. Ponownie Wojcinowicz. Ponownie Sołowiej, który no strzelił już 6. gola w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy w minionym meczu z Rakowem Częstochowa w drugiej minucie doliczonego czasu gry swoim dobrze wykonanym rzutem karnym dał remis swojemu zespołowi, no i dzięki temu niepołomiczanie ostatecznie zremisowali spotkanie z Rakowem Częstochowa, chociaż trzeba powiedzieć, że bardzo w tej szczurce pomogła im słaba gra Rakowa, który mimo że prowadził się 1-0, to popełnił kilka głupich błędów, chociażby to zachowanie Racowitana w własnym polu karnym, chociażby druga żółta kartka Tudora i dlatego w głównej mierze dlatego to Puszcza zremisowała i zdobyła punkt w tamtym spotkaniu. Teraz dalekie zagranie w pole karne Piasta, ale wygrywa walkę o futbolówkę tutaj Michał Chrapek, teraz rozpędza się Amejał, ale nie opanował dobrze futbolówki skrzydłowy Gliwiczan i od autu rozpocznie Puszcza. Teraz Koj wznawia grę już były piłkarz Górnika, dalekie teraz zagranie Michała Walskiego, ale była to piłka tak naprawdę zagrana zupełnie do nikogo i spokojnie ona ląduje w rękach Franciszka Placha. No już dobiega nam 26. minuta tego spotkania, na razie spokojnie przebiega gra, w sumie ani jedna, ani druga drużyna nie wyszła zdecydowanie na prowadzenie, nie stworzyła sobie zdecydowanej przewagi w tym meczu, chociaż próbuje Piast jeszcze Jorge Felix, ale wycofuje tę piłkę Hiszpan do Jakuba Czerwińskiego. Czerwiński teraz do Miguela Munoza, teraz jeszcze Dziczek też niebawem, już za kilka dni zostaną ogłoszone powołania Michała Probierza na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski, no i być może w tym gronie znajdzie się Patryk Dziczek, który zadebiutował za kadencji tego trenera w reprezentacji Polski. Teraz już zagranie Amejał w polu karnym, Amejał cały czas skrzydłowy Piasta, jeszcze wrzutka na pole karne, ale łapie to zagranie Amejała Oliwier Zych. No to była najlepsza akcja jak na razie, którą obejrzeliśmy w tym meczu, ale ostatecznie Amejał no nie dostał odpowiedniego wsparcia od partnerów zespołu, no i nie miał komu zagrać. W konsekwencji piłka spokojnie wylądowała w koszyczku rąk Oliwiera Zycha. Wracając do Dziczka, zagrał 2 mecze w październiku i w listopadzie w barwach reprezentacji Polski właśnie za kadencji Michała Probierza. No wypadł dosyć przeciętnie, nie mam co ukrywać, ale być może znajdzie się po raz kolejny na liście powołanych przez Michała Probierza do reprezentacji Polski. Tego dowiemy się już na dniach. Łukasz Sołowiej, teraz zagranie do Wojcinowicza. Wojcinowicz, mocne zagranie Wojcinowicza na połowę Piasta, ale zupełnie niecelne i ta piłka spokojnie ląduje w rękach Franciszka Placha. Teraz Munoz do Pyrka. Cały czas Pyrka, teraz do środka, do Tomasiewicz wycofuje do Czerwińskiego. Czerwiński teraz przyspiesza grę Piast do Mokwy. Dobrze przyjmuje futbolówkę na lewej stronie Jorge Felix. Felix, wycofanie ponownie do Czerwińskiego. Czerwiński. Cały czas stoper Piasta. Teraz do Chrapka. Chrapek, ale tutaj wypychany przez Walskiego. Walski już wysoko teraz w pressingu puszcza, ale radzi sobie z tym Piast. No i cały czas przy piłce utrzymują się Gliwiczanie. Teraz Mokwa do Munoza. Teraz Amejał, ale traci piłkę Piast, no i to jest szansa dla Puszczy. Już walczy Michał Koj, ale dobrze teraz Amejał popracował w pressingu, no i tylko out dla Niepołomicza. No to była dobra szansa na połowie Piasta, wywalczyli piłkę Niepołomiczania, ale ostatecznie czegoś zabrakło w tej akcji, no i tylko out dla
podopiecznych Tomasza Tułacza, Łukasz Sołowiej, Wojcinowicz, teraz do Mrozińskiego, Mroziński już tutaj do Siemaszki, ponownie Mroziński, Wojcinowicz, Sołowiej, Sołowiej, Sołowiej teraz wysoko podprowadza futbolówkę, obrońca puszczy Sołowiej na lewą stronę do Koja, Koja, ale wysoko teraz w pressingu popracował Patryk Dziczek. No i pytanie, czy nie było faulu w tej sytuacji, leży poza polem gry, trzymając się za kostkę pomocnik Piasta. Cały czas leży mistrz Polski z Piastem Gliwice, bo to też trzeba powiedzieć, że z tego składu, który wygrywał Mistrzostwo Polski w 2019 roku, jeżeli chodzi o Piasta, nie pozostało wielu piłkarzy. Na pewno Jorge Felix, który wrócił półtora roku temu do Ekstraklasy, na pewno Jakub Czerwiński, na pewno Patryk Dziczek właśnie, który po drodze zaliczył nieudany pobyt w Lazio, czy też Salernitanie. No i też Franciszek Plach, to jest taki trzon tych piłkarzy, którzy już grali wówczas w Piaście. Jest też Tomasz Mokwa, ale on w sezonie 18-19 w Ekstraklasie rozegrał 5 spotkań, więc spełnił dość marginalną rolę. Na ławce jest też chociażby Tom Heitli. No i to tak naprawdę wszyscy mistrzowie Polski z 2019 roku, którzy grali wtedy w Piaście Gliwice, więc ten trzon drużyny tych wielu piłkarzy, którzy wtedy stanowili o sile Piasta, jak Joel Valence czy właśnie Piotr Paszyszek, teraz już ich w Gliwicach nie ma, ale Piast jakoś musi sobie z tym radzić. Teraz już Siemaszko, wrzutka na pole karne, ale ponownie trochę przeciągnięta, jeszcze Zapolnik, próba przewrotki, ale interweniuje Wilczek, jeszcze zbiera piłkę, Sołowiej, ale interweniuje w ostatniej chwili Tomasz Mokwa, ale to była niezła akcja, puszczy już wtedy, chyba tutaj składał się do drugiej przewrotki w ciągu niecałych dwóch tygodni Kamil Zapolnik, ale ostatecznie niewiele z tego wyszło, jeszcze próba Łukasza Sołowieja, ale ostatecznie uprzedził obrońcę puszczy w ataku właśnie wspomniany przeze mnie Tomasz Mokwa. I teraz od autu rozpocznie puszcza Michał Koj, cały czas poza, nie jest w stanie kontynuować gry Patryk Dziczek, który znajduje się teraz poza linią boczną. Michał Koj, Koj już wrzuca obrońcę puszczy, tę piłkę wycofuje jednak do Stępnia, teraz Siemaszko, wrzutka na pole karne, Siemaszko, ale tutaj dobrze interweniują obrońcy Piasta. Jeszcze tutaj uderzenie Serafin, ta piłka jednak nie odbiła się od nikogo, no i tu ten strzał był po prostu niecelny, nie miał prawa zagrozić bramce Franciszka Placha, ale to były dwie niezłe akcje piłkarzy z Niepołomic, cały czas gry, nie jest w stanie kontynuować właśnie Patryk Dziczek, no i pytanie, czy nie będzie potrzebna wzmiana, jeżeli chodzi o gospodarzy. Na ławce jest chociażby wspomniany przeze mnie Tom Heitli, więc ewentualnie to właśnie doświadczony Anglik mógłby zmienić reprezentanta Polski dwukrotnego w tym meczu. Teraz Tomasiewicz do Czerwińskiego, Czerwiński do Munioza, rozgrywa Piast, Pyrka, dobrze obrócił się z futbolówką, cały czas Pyrka, biegnie, na prawą stronę do Chrapek, teraz wycofuje do Miguela Munioza, Munioz, ponownie do Pyrki, Hiszpan, Pyrka, teraz schodzi do środka, rozpędza się Pyrka, cały czas Pyrka, teraz do Feliksa, Felix, cały czas utrzymuje się Piast przy piłce, Tomasiewicz schodzi do prawej nogi, ale faulowany teraz ewidentnie przez Jakuba Serafina, kapitana puszczy w tej sytuacji, były pomocnik Stali Mielec. Jeszcze tutaj Patryk Grickiewicz chyba ukarał żółtą kartką, jeśli się nie mylę, Aleksandra Wukowicza, tak jest. Trzecia żółta kartka obejrzana w tym sezonie przez serbskiego trenera. Jeszcze chyba najprawdopodobniej kolejne upomnienie. Tym razem dla kogoś jeszcze ze sztabu trenera Wukowicza, więc dwa upomnienia w przeciągu chyba kilkunastu sekund, jeżeli chodzi o sztab Piasta Gliwice. No i też ukarany z 10. żółtą kartą w tym sezonie chyba za protesty przy linii bocznej Patryk Dziczek, a wchodzi w jego miejsce Tichomir
Kostadinow numer 96, który na początku sezonu nie mógł grać, miał poważną kontuzję zerwania, więc zadał krzyżowych, ostatnio grał coraz więcej, też powołany został do marcowe mecze do reprezentacji Macedonii, teraz wrzutka na pole karne, tutaj walczył o piłkę Kamil Wilczek, ale od bramki rozpocznie ostatecznie Oliwier Zych. Co do Kostadinowa, no to został powołany na marcowe mecze reprezentacji Macedonii, dotychczas w tym zespole ma 19 występów w pierwszym zespole reprezentacji Macedonii, teraz Macedończycy zmierzą się w meczach towarzyskich z Mołdawią, pogromcami Polski, a także reprezentacją polskiej reprezentacji, a także z kadrą Czarnogóry. Takie są najbliższe mecze reprezentacyjne, spotkania, w których być może wystąpi Tichomir Kostadinow. Teraz mocne zagranie obrońcy puszczy, ale ta piłka opuściła pole gry. Tutaj próba zagrania do skrzydłowego Artura Siemaszki, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Próbował zagrywać Tomasz Wojcinowicz, ale teraz od autu rozpocznie Mokwa. Mokwa do Wilczka, jeszcze tutaj walczy o piłkę Chrapek przyjmuje, ale źle, złe przyjęcie ostatecznie zawodnika Piasta, zbyt mocno się wyrzucił do przodu, no i traci piłkę, teraz puszcza w ataku, tutaj już Serafin rozrzucił do Stępnia, teraz Koi, pokazuje mu się Tomalski chociażby, Koi zagranie do Stępnia, cały czas Stępień obraca się z futbolówką pomocnych puszczy, Stępień wycofuje do Tomalskiego, Tomalski tutaj wypuszcza Stępień cały czas walczy o futbolówkę, ale przyjmuje Piast, dobre zachowanie, chociaż jeszcze przyjmuje puszcza, ale nie na długo, bo chyba wcześniej pozycja spalona, jeżeli chodzi o Michała Koja w tej sytuacji. I odrzut wolnego rozpocznie Piast, tak, już kontynuują grę gospodarze, teraz na własnej połowie rozgrywa Tomasiewicz do Pyrka, ponownie do Munioza, teraz Czerwiński podprowadza futbolówkę, Czerwiński, już tutaj do Feliksa, ale stracił futbolówkę, piłkarz Piasta, jeszcze rozpędza się Siemaszko, ale dobrze interweniuje Mokwa, wycofanie do Czerwińskiego, Czerwiński, teraz Tomasiewicz, cały czas Piast, ale wycofuje teraz zawodnicy Piasta, ale już przyjmuje puszcza, teraz Tomalski, zagranie do Zapolnika, ale wcześniej też interweniuje Patryk Dziczek, teraz już rozpędza się Piast, Chrapek na własnej połowie, mocne zagranie na lewą stronę do wchodzącego w tej sytuacji piłkarza Piasta, jeszcze cały czas uderzenie, teraz Kostadinow, przepraszam, czegoś Tomasiewicz, ale piłka ostatecznie opuszcza pole gry, no niezła akcja w tej sytuacji Grzegorza Tomasiewicza, ale ostatecznie poza uderzeniem, które zostało zablokowane, niewiele konkretów w tej sytuacji po stronie piłkarzy Piasta. I gra znowu już wybiciem Oliwier Zych. Tak, na trybunach teraz realizator pokazuje nam Waleriana Gwilię oraz Fabiana Pesetkiego, czyli dwóch nowych piłkarzy, którzy nie mogą zagrać właśnie z racji przepisów w tym spotkaniu. Też trzeba powiedzieć o Walerianie Gwili. No Piasecki już debiutował wcześniej w Piaście, jeszcze przed tym meczem. Gwilia nie miał takiej szansy, ponieważ został ogłoszony, jeśli się nie mylę, już w dniu w meczu z Radom Jakim. No i zobaczymy, czy był piłkarz chociażby Rakowa Częstochowa, czy właśnie Legii Warszawa, nawet mistrz Polski, zarówno z Legią, jak i z Rakowem, co wniesie do zespołu Piasta. Nie grał też kilkanaście miesięcy, o czym warto pamiętać, ale no w piku swojej formy, kiedy grał regularnie, no to wielokrotny reprezentant Góry Zy był naprawdę czołowym ogniwem zarówno Rakowa, jak i właśnie Legii Warszawa. Teraz Koi rozpocznie Piast, puszcza od dalekiego wrzutu z autu. Koi, piłka zagrana w pole karne. Teraz Tomalski, uderzenie, ale ostatecznie nic nie wyszło z tego uderzenia pomocnika. Puszczy, chociaż będzie chyba jeszcze rzut rożny, jeżeli chodzi o Niepołomiczan, bo ta piłka odbiła się od jednego z zawodników Piasta, tak jest. I w 38 minucie, jeszcze 7 minut do końca tej pierwszej połowy, plus to, co doliczy arbiter. No cały czas 0-0, no ale z czasem coraz bardziej rozkręca nam się to spotkanie. Teraz tutaj Walski już do Serafin, wrzutka na pole karne, tutaj próbował przedłużyć Mroziński, nic z tego nie wyszło, jeszcze Piast, chociaż
podniesiona chorągiewka sędziego asystenta, ponieważ faulowany w tej sytuacji Kostadinow, który kilka minut wcześniej zameldował się na boisku, no i to będzie, przepraszam, Arkadiusz Pyrka, no i Piast wznowi grę, teraz Tomasiewicz. Tomasiewicz do Czerwińskiego, Czerwiński teraz do Munioza, Munioz, mocne zagranie do Feliksa, przyjmuje Felix, już się pokazuje mu na lewej stronie partner z zespołu. Teraz ponownie Felix wypuszcza w tej sytuacji Mokwę, Mokwa wrzutka na pole karne, tam był Wilczek, ale dobra interwencja Wojcinowicza, jeszcze jednak zbiera piłkę Mokwa, Mokwa cały czas Piast, Felix, wycofanie do Tomasiewicza, Kostadinow, ponownie Tomasiewicz dobrze obraca się z futbolówką, pomocnik Piasta, teraz Mokwa, pokazuje mu się Tomasiewicz, Mokwa zagranie do Tomasiewicza, świetna tutaj próba przejścia Tomasiewicza w tej sytuacji, no i swoją sprytnością, swoją szybkością Tomasiewicz wywalczył w tej sytuacji rzut wolny dla swojego zespołu, no to była ładna akcja Piasta i musiał się ratować w tej sytuacji Patryk Broziński nieprzepisowym zagraniem, więc Piast będzie miał w całkiem dogodnej pozycji rzut wolny w 40 już minucie tego spotkania, no i albo Grzegorz Tomasiewicz, albo Arkadiusz Pyrka podejdą do wykonania tego stałego fragmentu gry. Chyba tutaj poważna kontuzja Patryka Dziczka, bo już o kulach na ławce jest właśnie pomocnik Piasta. Wrzutka na pole karne, wrzucał Pyrka, ale nic z tego nie wyszło. Tam walczył w powietrzu o futbolówkę między innymi Jakub Czerwiński. No ale tylko kolejny out dla gospodarzy, ale poza tym nie sprawili oni w tej sytuacji większego zagrożenia przy bramce Oliwiera Zycha. Tutaj już do wykonania autu szykuje się Arkadiusz Pyrka. Pyrka wznawia grę już do Chrapka, Chrapek dobrze przytrzymał futbolówkę, Pyrka, ale już przyblokował go Michał Koj, jaka będzie decyzja, kolejny out dla Piasta w tej sytuacji, chociaż protestował właśnie Koj, Pyrka wycofuje do Munioza, teraz Tomasiewicz na prawą stronę do Pyrki, Pyrka, cały czas rusza się Pyrka, wystawia piłkę Chrapkowi, Chrapek na pole karne, tutaj Felix próbował jeszcze Amejał, ale zabrakło tej kropki na tej w tej sytuacji, jeżeli chodzi o piłkarzy Piasta, ale już tutaj dobrze interweniuje Munioz, no i cały czas gospodarze, teraz Chrapek wypuszcza Amejał, tutaj wycofał piętką skrzydłowy Piasta, Tomasiewicz do Chrapka, Chrapek, tutaj Felix, strzał, no i niewiele brakowało, to było naprawdę koronkowo rozegrana akcja przez gospodarzy, naprawdę ta piłka szła jak po sznurku, no i piłkarze Puszczy nie mieli w tej sytuacji wiele do powiedzenia, ale ostatecznie zabrakło tej precyzji w wykończeniu w tej akcji przez Jorge Felix, ale to naprawdę była świetnie rozegrana akcja, cały czas grali piłkarze Piasta maksymalnie na jeden bądź dwa kontakty, więc naprawdę tutaj poza tą finalizacją akcji przez Jorge Felixa, to do tego momentu strzał Hiszpana, ta akcja, jeżeli chodzi o piłkarzy Piasta, wyglądała naprawdę bardzo obiecująco. Teraz dalekie wznowienie gry przez Olivera Zycha, ale już wygrał pojedynkówkowy tutaj Jorge Felix, jeszcze walczy Wilczek, czy tam nie było faulu? Tak, był faul Kamila Wilczka, napastnik Piasta sfaulował w tej sytuacji obrońcę gości, czyli Tomasza Wojcinowicza, no i na własnej połowie wznowią grę niepołomiczanie. Tutaj już wznawia grę Łukasz Sołowej i pokazuje swoim partnerom, gdzie mają się ustawić do wznowienia tej sytuacji. Walski. Sołowej, dalekie zagranie obrońcy Puszczy, tutaj walczył w powietrzu Zapolnik, ale nie udało mu się, chociaż cały czas przy piłce niepołomiczanie. Teraz Zapolnik wypuszcza w tej sytuacji Tomalski, ale wcześniej na pozycji spalonej byli zawodnicy gości, podniesiona chorągiewka sędziego asystenta, no i to będzie rzut wolny dla Piasta na własnej połowie. Już próbuje Czerwiński, no jak na razie można powiedzieć, że to Piast miał najlepszą tę sytuację, to właśnie to była akcja sprzed chwili, którą mimo wszystko nieudanym strzałem zakończył Jorge Felix, a Puszcza nadal chyba nie swoja w tym roku 2024. Czerwiński. Mokwa. Wycofuje boczny obrońca Piasta do Czerwińskiego. Czerwiński teraz wypuszcza w tej sytuacji Munioza. Munioz dobrze przyjmuje futbolówkę Hiszpan. Podprowadza tutaj do Michaela Amejała. Amejał już tutaj do Chrapka. Chrapek odwraca się z futbolówką. Gra jest kontynuowana. Pozwala grać arbiter. Teraz Amejał cały czas na wysokiej prędkości. Amejał wrzutka na pole karne. Teraz tutaj Felix. Cały czas Felix wycofuje do Pyrki. Pyrka do Amejała. Amejał do środka. No i czy nie będzie gol? Felix jest! Bramka 1
1-0 dla Piasta Gliwice, dla gospodarzy w 43 minucie, trzeciego gola w tym sezonie. PKO BP Ekstraklasy strzela Jorge Felix, no i to podopieczni Aleksandra Wukowicza obejmują prowadzenie. No kolejna naprawdę dobra akcja Piasta, duża wymienność pozycji w tej sytuacji, no i to podopieczni Serba obejmują prowadzenie w tym spotkaniu, trochę też szczęścia w polu karnym, no ale jak mawia stare dobre pożegadło, szczęście sprzyja lepszym, no i to Piast Gliwice w 43 minucie tego meczu obejmuje prowadzenie po świetnej bramce Jorge Felixa, tutaj Pyrka, Amejał do środka, no i taka chyba asysta w tej sytuacji jednego z obrońców Puszczy, no ale też, no jeśli się nie mylę, tak, Patryk Mroziński tutaj pomógł, wystawił tę piłkę jeszcze Jorge Felixowi w tej sytuacji. No ale ostatecznie Piast wychodzi na prowadzenie, też trochę szczęścia w tej trochę szczęścia, ale tak jak mówiłem, to była już druga taka akcja Piasta w tym meczu. Za pierwszym razem Jorge Felix się pomylił, za drugim już nie, no i to Piast obejmuje w tym meczu prowadzenie w 43 minucie, no a Puszcza ma poważne tarapaty jak na razie, ponieważ w pierwszej połowie tego spotkania wygląda jak na razie naprawdę mizernie. To jeszcze sprawdzę tę sytuację. Sprawdzają tę sytuację na wozie VAR sędziowie, w tym Patryk Gryckiewicz. No i cały czas musimy jeszcze czekać na oficjalny komunikat potwierdzający tę bramkę, ale on już jest, jest gwizdek sędziego Patryka Gryckiewicza. No i mamy potwierdzenie w 43 minucie, prowadzenie, gospodarzy na prowadzenie wyprowadził Jorge Felix. Cały czas Piast, Mokwa, już tutaj wycofuje Mokwa do Czerwińskiego. Czerwiński, Plach, mocne teraz wybicie słowackiego bramkarza na połowę Puszczy. Teraz jeszcze Tomalski tutaj cały czas piłkarzy Puszczy. Dziczek do Amejała, Amejał obraca się z futbolówką, skrzydłowy Piasta. Teraz Dziczek do Pyrki, Pyrka, cały czas Pyrka. I wycofuje boczny obrońca Piasta, ale ponownie piłka wraca do Pyrki, Pyrka do Chrapka, Chrapek wypuszcza w tej sytuacji Pyrkę, pomocnik Piasta, Pyrka, cały czas Pyrka już wchodzi w pole karne, Pyrka do środka, ale dobrze poradzili sobie z tym zagraniem bocznego obrońcy Piasta. Piłkarzy Puszczy, teraz Czerwiński strąca futbolówkę, gra jest kontynuowana, Kostadinow, no i był faul w tej sytuacji na mniej więcej 30 metrze od bramki Oliwiera Zycha, rzut wolny otrzymują w tej sytuacji piłkarzy Piasta. Do wykonania tego stałego fragmentu gry już się szykują albo Grzegorz Tomasiewicz, i to najprawdopodobniej chyba on wykona ten stały fragment gry, a nie jednak Pyrka. Teraz do zagrania do Czerwińskiego, Czerwiński, no i był strzał kapitana Piasta w tej sytuacji, ale piłka po uderzeniu głową Czerwińskiego poleciała prosto w ręce Oliwiera Zycha, no i bramkarz wypożyczony zastąpili, nie miał problemów, żeby obronić to uderzenie. No i cały czas jego interwencje, tak samo jak w meczu z Rakowem, utrzymują jeszcze Puszczę przy życiu w tym meczu. Teraz Sołowiej do Koja, Koj teraz wycofuje do Sołowiej. Zagranie do Wojcinowicza, ale teraz tutaj dobrze popracował w pressingu Kamil Wilczek. No i to zagranie Wojcinowicza nie przeszło nawet przez 35-letniego napastnika Piasta. Od bramki wznowi grę Oliwier Zych. No poprawna połowa Piasta, przede wszystkim strzelony gol, teraz utrzymywanie prowadzenia przed końcem tej pierwszej połowy, a Puszcza no będzie musiała się wziąć za siebie, że tak to ujmę, w przerwie tego spotkania, bowiem no ta sytuacja naprawdę nie wygląda dobrze, jeżeli chodzi o niepołomiczon w tym meczu. Jeszcze próbuje Kamil Zapolnik, tutaj Tomalski, ale też bardzo dobra interwencja Arkadiusza Pyrki, uprzedził boczny obrońcę Piasta w tej sytuacji Huberta Tomalskiego. Joda, tu rozpoczną niepołomiczanie, konkretnie ponownie Michał Koj, już tutaj się szkuje daleki wrzut, dalekie wznowienie gry z autu, jeżeli chodzi o Puszczę. Koj teraz dalekie zagranie na połowę Piasta, ponownie Koj, ale poczekał na wyjście poza pole gry obrońca Puszczy, no i ponownie będzie wrzucał piłkę z autu Michał Koj na połowie Piasta. Już daleki rozbieg,
No i Michał Kolb, wrzutka na pole karne, tutaj już próba przedłużenia, ale radzi sobie z tym Piast, jeszcze Michał Chrapek schodzi do boku, Chrapek wycofuje do Pyrki, czy udało się Piastowi wywalczyć, nie, jednak nie, tylko będzie kolejny out dla Puszczy przed końcem tej pierwszej połowy, no i najprawdopodobniej po tej akcji sędzia Patryk Gryckiewicz odgwiżdża koniec pierwszej odsłony tego meczu. Już Koj, dalekie zagranie na pole karne, ale wbijają piłkarze Piasta, chociaż jeszcze strzał tutaj Patryka Mrozińskiego, ale zablokowany przez obrońców gospodarzy. No i koniec pierwszej połowy, Piast wygrywa 1-0 po bramce z 43 minuty Jorge Felixa. I tutaj trzeba zaznaczyć, że były narzekania co do tego drugiego pobytu Jorge Felixa w naszej ekstraklasie, a tymczasem Hiszpan w tym sezonie już 3 gole i 6 asyst, co jak na to, że on nie jest nominalnym napastnikiem, tylko bardziej skrzydłowym bądź podwyższonym dziewiątką, to są statystyki zupełnie niezłe, a Piast przeważał w pierwszej połowie, no i tę przewagę uargumentował golem Jorge Felixa. Po pierwszej połowie Piast Gliwice 1, Puszcza Niepołomice 0, już za kwadrans, kontynuacja spotkania, druga połowa, kontynuacja bądź druga połowa spotkania Piast Gliwice, Puszcza Niepołomice, zapraszam. Wish I better wash my mouth down or so. Think I just remember something. I think I love the fast and running. Now my words are feeling at the top. Darling, you just okay, yeah. But how do you get out that minute? You notice how your fingers burning up. I'm tired of being careful, tiptoe, trying to keep water warm. Let me under your skin. Oh, oh, there's a go. I said too much, it overflowed. I better wash my mouth out of soap. God, I wish you never spoke. Now I gotta wash my mouth out of soap. I feel it coming on my throat. Guess I better wash my mouth out of soap. God, I wish you never spoke. Now I gotta wash my mouth out of soap. We'll be right back.
Wish I better wash my mouth down, so think I just remember something. I think I love the fast set running. Now my words are feeling at the top. Darling, you just okay in it, but how do you get out that minute? You notice how your fingers burning up. I'm tired of being careful, tiptoe, trying to keep water warm. Let me under your skin. Oh, oh, there's a go. I sit too much in overflow. Why do I always spill? I feel it coming on my throat. Guess I better wash my mouth out of soap. God, I wish you never spoke. Now I gotta wash my mouth out of soap. I feel it coming on my throat. Guess I better wash my mouth out of soap. God, I wish you never spoke. Now I gotta wash my mouth out of soap. Say that word.
have to. I'm sick of all the games I have to play. I'm tired of being careful, tiptoe, trying to keep water warm. Let me under your skin. Oh, oh, there's a girl, I see too much in overflow. Why do I always spill? I feel it coming on my fur. I better wash my mouth out of soap. God, I wish you never spoke. Now I gotta wash my mouth out of soap. I feel it coming on my throat. Guess I better wash my mouth out of soap. God, I wish you never spoke. Now I gotta wash my mouth out of soap. We'll be right back.
pierwszej połowie Piast prowadzi z Puszczą Niepołomice w zaległym spotkaniu z 17 kolejki PKO BP Ekstraklasy 1-0 po bramce Hiszpana Jorge Felixa z 43 minuty. Zobaczymy w drugiej połowie, jakim ostatecznie rezultatem zakończy się to spotkanie. W pierwszej połowie minimalnie przeważał Piast, no i tę przewagę potwierdził bramką Hiszpana, wypracowaną po naprawdę składnej akcji, w której to no, tak naprawdę wszyscy piłkarze Piasta mieli mniejszy bądź większy udział. Za chwilę już druga połowa w tym spotkaniu, no i szansa dla Puszczy Niepołomice, żeby wynik tego spotkania odwrócić na swoją korzyść, a dla Piasta, żeby zdobyć pierwsze, żeby dowieść ten wynik, podtrzymać i zdobyć pierwsze 3 punkty w tym roku kalendarzowym. Już piłkarze obu drużyn są na boisku, no i za chwilę start i za chwilę początek drugiej odsłony tego spotkania. Jeszcze tutaj ostatnie uwagi ze strony sędziego Patryka Gryckiewicza, chociażby do Kamila Wilczka. Już za chwilę start, już za chwilę gwizdek rozpoczynający start drugiej odsłony tego spotkania. Już start drugiej połowy, teraz mocne wybicie piłkarzy Puszczy na połowę Piasta. Już tutaj walczył o piłkę Kamil Zapolnik, ale poradzili sobie z tym zagraniem zawodnika Puszczy obrońcy gospodarzy. Teraz Tomasiewicz wypuszcza tutaj na prawą stronę Amajał. Tutaj jeszcze trochę odbitek w środkowej strefie boiska, ale ostatecznie przyjmuje Puszcza. Dobrze obrócił się z piłką Jakub Serafin. Teraz już zagranie do Tomalskiego, teraz Stępień do Wojcinowicza, Mroziński do Walskiego, teraz ponownie Mroziński już tutaj rozpędza się, Puszcza na prawej stronie, Siemaszko tutaj próbował wypuścić Patryka Mrozińskiego, ale zbyt mocne to zagranie, jeszcze Siemaszko do Mrozińskiego, ale ta piłka odskoczyła Kamilowi Zapolnikowi, no i ostatecznie przyjmuje drużyna z Gliwic. Teraz mocne wybicie Franciszka Placha, ale tutaj już walczy o piłkę Konrad Stępień, Walski. Trochę takich odbitek w środkowej strefy boiska, ale ostatecznie radzi sobie z tym Piast. Teraz Tomasiewicz do Amejała, ta piłka wyszła poza pole gry. No i od autu rozpocznie Piast, wybijał piłkę Michał Koi. Arkadiusz Pyrka rozpocznie teraz od autu Pyrka. Teraz Chrapek, wycofanie do tyłu, ale złe zagranie Chrapka, już przyjmuje Puszcza, no i musiał ratować się w tej sytuacji faulem na Hubercie Tomalskim Arkadiusz Pyrka. No i żółtą kartką ukarany prawoobrońca Piasta, no ale może on mieć poważne zarzuty w tej sytuacji. Pretensje do starszego kolegi ze swojego zespołu, czyli Michała Chrapka, który wrzucił go na przysłowiową minę w tej sytuacji złym zagraniem, no i musiał się Pyrka ratować tym faulem, no ale główny tutaj minus za to zagranie dla Chrapka, który tak naprawdę sam stworzył to zagrożenie na połowie Piasta. Siódmą żółtą kartką ukarany został Pyrka. Kolejne napomnienie tego młodego piłkarza będzie wiązało się z jego jednomeczową pauzą. Teraz już tutaj walczył o piłkę w polu karnym Konrad Stępień, no i rzut rożny wywalczył pomocnik Puszczy w tej sytuacji dla swojego zespołu. Teraz
teraz drużynek rozpocznie Jakub Serafin. Krótkie rozegranie, tutaj Walski wycofuje do Tomalskiego, Serafin, ponownie Tomalski, teraz Siemaszko cały czas puszcza na połowie Piasta, Siemaszko, ale dobra interwencja Mokwy, chociaż jeszcze kolejne zagranie Siemaszki, ale już przyjmuje Piast, rusza Jorge Felix, Felix zagrywa do Tomasiewicza, Tomasiewicz ma tam Amejała, ale nie zdążył zagrać, jeszcze kolejne zagranie do Amejała, ale były skrzydłowy między innymi Widzewa, nie poradził sobie w tej sytuacji, no i piłkę przyjmuje Puszcza, Stępień. Stępień już do Siemaszki, Siemaszko rozpędza się, skrzydłowy Piasta i udało mu się wywalczyć w tej sytuacji rzut wolny na połowie gospodarzy. Znowu gra teraz z zagraniem Jakub Serafin. Jeszcze poprawia piłkę pomocnik Puszczy, też były zawodnik Lecha Poznań, i za chwilę będzie mógł wznowić tę grę. Serafin już zagranie do Tomalskiego, na krótko rozegrała Puszcza, Tomalski wrzutka na pole karne, tam przedłużył Wojcinowicz, jeszcze Wojcinowicz, uderzenie, no i broni Franciszek Mak, jeszcze Koi, ale też zablokowany strzał Michała Koi, ale to był naprawdę bardzo dobrze rozegrany rzut wolny przez Puszczę Niepołomice. Krótkie zagranie z Tomalskim, on wrzucił piłkę na pole karne, no i tam świetnie, i tam w polu karnym świetnie odnalazł się Tomasz Wojcinowicz, i naprawdę, chociaż nie, Wojcinowicz, tak, Wojcinowicz na klepkę z Kamilem Zapolnikiem, no i strzał Wojcinowicza naprawdę sprawił spore problemy Franciszkowi Plachowi, ale ostatecznie słowacki bramkarz był na pusterunku w tej sytuacji i uratował gospodarzy przed stratą bramki wyrównującej rezultat tego spotkania. Teraz Puszcza rozpocznie od autu, dalekie zagranie, tutaj wybija już jednak od razu Tichomir Kostadinow. Teraz już nawet Oliver Zych włącza się do tej gry Puszczy. Zych, mocne wybicie na połowę Piasta, ale przyjmuje Piast Amejał, Amejał już przy linii bocznej zatrzymał Piasta, piłkarza Piasta Jakub Serafin w tej sytuacji już rozpoczyna jak najszybciej, już rozpoczyna tę akcję jak najszybciej Piast. Jeszcze tutaj rozmowa Patryka Gryskiewicza z Serafinem, który dosyć mocno zagotował się w tej sytuacji. Pyrka rozpocznie teraz od autu. Pyrka do Chrapka, cały teraz wycofanie do Pyrki, ale przyjmuje dobrze Puszcza, nie było faulu, Konrad Stępień, Stępień, ale jednak wraca do tej sytuacji sędzia Patryk Gryckiewicz. Puszcza nie mogła w tej sytuacji, nie mogła zawiązać akcji w tej sytuacji, no i to będzie rzut wolny dla Piasta na własnej połowie. Pyrka. No, dosyć dyskusyjna sytuacja, wydaje się, że jednak mimo wszystko Stępień trafił w piłkę, chociaż może faktycznie trafił też w nogę Pyrki, też reakcja młodego bocznego obrońcy Piasta na tę sytuację była, no widać, że go to zabolało, więc może faktycznie decyzja sędziego była słuszna, chociaż to też nie była jasna do rozstrzygnięcia sytuacja. Rozpocznie teraz wybiciem z własnej połowy tę akcję Piasta Franciszek Plach. Plach, teraz mocne wybicie słowackiego bramkarza już na Kamila Wilczka. Wilczek zgrał tę futbolówkę, teraz Felix wycofuje do Wilczka, jeszcze tutaj próbował Wilczek ponownie do Felixa, ale uprzedził zamiary napastnika Piasta, obrońca Puszczy, tutaj już próba kontrataku Niepołomicza, no ale na posterunku był też Tomasz Mokwa, chociaż cały czas próbuje Puszcza, tutaj Siemaszko walczy z Czerwińskim, Czerwiński wybija, no i to będzie kolejny out dla Puszczy w tej sytuacji. 53 minuta już za chwilę, cały czas prowadzi Piast 1-0 po bramce Jorge Felixa z pierwszej odsłony tego spotkania. Walski teraz na własnej połowie rozgrywa Puszcza, Zych. Ponownie Zych. Też co ciekawe, Patryk Grzyk ukarany też w pierwszej połowie 10. żółtą kartką w tym sezonie za protesty, bo tym jak był już poza murawą, to liczba żółtych kartek obejrzanych w tym sezonie przez Patryka Dziczka jest największą liczbą
żółtych kartek obejrzanych przez pojedynczego piłkarza, jeżeli chodzi o całą ekstraklasę, co warto odnotować. Teraz walka o piłkę w środkowej strefie boiska, cały czas Piast, Jorge Felix, Felix do Tomasiewicza, ale piłka w tej sytuacji odbyła się od byłego pomocnika Stali, no i teraz może zagrać Puszcza, Zapolnik, ale zbyt mocne zagranie Kamila Zapolnika w tej sytuacji do Artura Siemaszki, no i aut dla Piasta, trochę ta, trochę drwana ta gra w tej drugiej połowie, no ani jeden, ani drugi zespół nie może zdecydowanie objąć prowadzenia, no i trochę przypadków darło się w zagrania obydwu zespołów. Teraz Mokwa zagrywa do Tomasiewicza, Tomasiewicz tutaj wybicia, ale już przerywa Puszcza, ale już przerywa Piast, teraz Tomasiewicz głową do Amejała, Amejał poradził sobie w tej sytuacji, Amejał, gra jest kontynuowana, Chrapek pozwala grać arbiter, ale jednak ukarany teraz żółtą kartką kapitan Hubert Tomalski, nie jednak Jakub Serafin, Hubert Tomalski ukarany drugą żółtą kartą w tym sezonie za przerwanie tej korzystnej dla Piasta sytuacji. Teraz Czerwiński zagrywa do Feliksa, Felix wrzut na prawą stronę do Amejała, Amejał wrzutka na pole karne, tam jest Wilczek, ale przyciągnięte do zagrania, tutaj dobrze interweniował głową Łukasz Sołowiej, przepraszam, Tomasz Wojcinowicz, no i oddał, tu rozpocznie Piast. Teraz Chrapek, tutaj próba zagrania piętką do Mokwy, ale nic z tego nie wyszło. No i teraz radzi sobie Puszcza, ale jeszcze zbiera piłkę Kostadinów przed polem karnym Puszczy, Amejał, wycofanie tutaj do Pyrki, Pyrka, uderzenie, ale zablokował ten strzał Pyrki Hubert Tomalski, no i już przyjmuje Puszcza, nie było faulu w tej sytuacji, gra jest kontynuowana, Tomalski teraz do Walskiego, przejmuje jednak ponownie Piast, Chrapek cały czas leży na murawie Pyrka, Chrapek już do Amejała, Amejał w polu karnym, Amejał cały czas, Amejał, uderzenie, ale broni Oliwier Zych w tej sytuacji, ale to była naprawdę dobra akcja Piasta, ale zabrakło chyba mocy i też precyzji w tym strzale Amejała, mimo wszystko to było dosyć łatwe uderzenie do obrony dla Oliwiera Zycha. Mam jeszcze powtórkę tego starcia Michała Koja z Aleksandrem Pyrką. Jeszcze też strzał Amejała, no odbił się od nogi jednego z piłkarzy Puszczy. Jego rotacja jeszcze bardziej dośrodkowała w kierunku bramki Oliwiera Zycha i, no i rykoszet w tej sytuacji ułatwił interwencję młodemu bramkarzowi zespołu z Niepołomic. Tutaj problemy Arkadiusza Pyrki, no i być może to już będzie drugi piłkarz Piasta, który z racji na kontuzję nie będzie w stanie kontynuować tego spotkania, ponieważ cały czas gra jest przerwana po tym starciu właśnie Koja z Arkadiuszem Pyrką. Czyż być może będzie w stanie kontynuować grę Pyrka, ponieważ sam stoi na własnych nogach, więc wygląda to trochę lepiej niż w przypadku Patryka Dziczka w pierwszej połowie. Teraz już jednak Puszcza, Serafin do Wojcinowicza, Wojcinowicz teraz do Mrozińskiego, Mroziński wycofuje do Oliwiera Zycha, Zych teraz do Sołowieja, Sołowiej, zobaczymy co zrobi obrońca Puszczy, wycofanie jeszcze Sołowiej ponownie w tej sytuacji, Sołowiej teraz mocne zagranie, ale dobrze interweniują. Dobrze interweniuje Michał Chrapek w tej sytuacji. No i Puszcza cały czas, mimo że się otrzymał przy futbolówce, to przez interwencję pomocnika Piasta została jej sytuacja zatrzymana w tej początkowej fazie. Teraz Sołowiej do Zycha, Zych do Wojcinowicza, Wojcinowicz teraz do Mrozińskiego, Mroziński teraz klepka z Stępień, cały czas Stępień teraz do Serafina, ale traci piłkę Serafin, no i faulowany w tej sytuacji Kostadinow, mądre zachowanie Macedończyka, który trochę wsunął się do Serafina w tej sytuacji, były piłkarz Lecha Poznań odepchnął Macedończyka, no i to będzie rzut wolny dla Piasta na połowie Puszczy, ale teraz traci już piłkę Felix, no i faulował w tej sytuacji też strzelec, jak na razie jedynej bramki w tej w tym spotkaniu, no i to będzie rzut wolny dla Puszczy w 58 minucie tego meczu na własnej połowie. Teraz rozgrywa Puszcza,
Sołowiej, Wojcinowicz, 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 paskie zagranie, ale złe już przyjmuje Piast, Tomasiewicz już, do Chrapka, Chrapek wypuszcza tutaj Wilczka, Wilczek, Wilczek, wrzutka do Amme, jało, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło, chociaż to była naprawdę dobra sytuacja dla Piasta. W prostej sytuacji pomylili się piłkarze puszczy, piłkę przejął Tomasiewicz, rozrzucił do Feliksa, ten do Wilczka, ale później już zabrakło tego ostatniego dobrego zagrania do Amejała i od bramki rozpocznie Zych. Wojcinowicz. Teraz Mroziński. Mroziński, tutaj walczy o piłkę Felix. Jeszcze tutaj Kostelinow, ale traci ostatecznie Piast. Mroziński, to może będzie ta szansa, ta sytuacja dla Puszczy, Sołowiej. Sołowiej do Stępnia. Ale rozgrywa cały czas w ataku pozycyjnym Puszcza, chociaż teraz przerzut na prawą stronę do Siemaszki, ale znowu zbyt mocne zagranie i nawet nie mógł doskoczyć skrzydłowy Puszczy w tej sytuacji. Tutaj piłki, no sporo, umówmy się, no nie widać zbyt dużej jakości piłkarskiej w tym spotkaniu, zarówno jeżeli chodzi o Piasta, jak i Puszczę. Sporo strat, sporo niecelnych zagrań, sporo też głupich fauli w dość łatwych sytuacjach, więc jak na razie to spotkanie mimo wszystko nie zachwyca. Teraz Miguel Munoz. Już tutaj rzut wolny dla Piasta, Czerwiński, teraz już od razu kapitan Piasta przerzuca tę piłkę na prawą stronę do Pyrki, który już jest w stanie kontynuować grę. Pyrka, cały czas Pyrka, teraz piłkę oddaje do Amejała, chociaż ponownie Pyrka. Pyrka, ponownie Amejał, teraz Chrapek, Tomasiewicz, Tomasiewicz, cały czas Tomasiewicz, wycofuje do Czerwińskiego. Czerwiński, Kostadinow, Tomasiewicz, teraz rozrusza piłkę na prawą stronę, Tomasiewicz do Pyrki, Pyrka, Chrapek, ponownie Pyrka, teraz Piast dłużej się utrzymuje przy piłce na połowie Puszczy, Tomasiewicz, Tomasiewicz, już się rozpędza Tomasiewicz, cały czas Tomasiewicz, na lewą stronę do Mokwy, Mokwa do Feliksa, Felix, Felix, Felix teraz to rozrzuca tę akcję na prawą stronę do Amejała, Amejał, Amejał, Amejał wycofuje do Kostadinowa, Kostadinow, Kostadinow, cały czas Macedończyk, Kostadinow, teraz do Munoza i cały czas Kostadinow, no tu próbuje tutaj Piast znaleźć lukę w formacji defensywnej Puszczy, no ale z trudem przychodzi to Gliwiczanom podopiecznym Aleksandra Wukowicza, no i po prostu utrzymują się przy futbolówce, ale to też pozwala Piastowi po prostu wypracować w sobie przewagę w tym meczu, ponieważ upływający czas działa na ich korzyść, a poza tym Puszcza biegając cały czas za piłką, no też będzie coraz bardziej opadała z tych sił. Teraz Amejał dobrze ominął w tej sytuacji Sołowieja, Amejał wrzutka na pole karne, Wilczek chyba strącił tę futbolówkę, ale nie skierował, nie zmienił jej toru lotu, nie skierował jej w kierunku bramki Olivera Zycha. Też widać, że Wilczek dopiero wraca do optymalnej dyspozycji już od razu w 61 minucie, trzy zmiany, jeżeli chodzi o Puszczę, nie Połomicy, za chwilę zobaczymy kto wchodzi, a to schodzi, jeżeli chodzi o Puszczę, schodzi numer 5 Stępień, numer 14 Serafin i numer 10 Tomalski, wchodzą numer 19 Stec, numer 23 Jordan Majchrzak i numer 93 Bartłomiej Poczobut, czyli tak naprawdę trzy zmiany w pomocy, jeżeli chodzi o piłkarzy opuszcza, chociaż teraz też będzie chyba próba zagrania na dwójkę napastników, na Kamila Zapolnika i Jordana Majchrzaka, chociaż wiem też, że Zapolnik może zagrać jako skrzydłowy, więc zobaczymy, jak to ostatecznie poukłada tutaj taktycznie trener gości Tomasz Tułacz, chociaż też trzeba pamiętać, że to wejście Majchrzaka z Rakowem było naprawdę obiecujące. Zobaczymy, jak dzisiaj pokaże się piłkarz, który debiutował przecież w Serie A pod wodzą José Mourinho w barwach rzymskiej AS Romy. Teraz już Puszcza, chociaż teraz tracą piłkę niepołomiczanie. Tomasiewicz, ale też złe zagranie Tomasiewicza, no to jest to, o czym mówię, no sporo niedokładności, jeżeli chodzi w tym meczu, zarówno jeżeli chodzi o piłkarzy Piasta, jak i piłkarzy Puszczy. Teraz Kostadinow, ale złe zagranie Macedończyka, już tutaj mocne zagranie do nabiegającego Patryka Mrozińskiego, Mroziński, ale faulował chyba w tej sytuacji prawy obrońcy Puszczy Jakuba Czerwińskiego. Przepraszam, to był
Artur Siemaszko, tak, to był Artur Siemaszko. Ale faulował w tej sytuacji Siemaszko i tak Jakuba Czerwińskiego od rzutu wolnego we własnym polu karnym rozpocznie Franciszek Plach. Teraz mocne już wybicie Placha. Teraz Wilczek walczy o futbolówkę z Wojcinowiczem w powietrzu. Wygrywa to starcie Wojcinowicz. Stec wycofuje do Mrozińskiego. Teraz już Majchrzak. Majchrzak wycofanie. Próbuje Stec, ale przyjmuje Piast. Dobrze, Amejał. Amejał zagrywał do niego Tomasiewicz. Amejał, chociaż leży też pomocnik Piasta. Ale wycofuje spokojnie Amejał w tej sytuacji. Chociaż też przerywa grę sędzia Patryk Drickiewicz, bo Tomasiewicz ucierpiał na starciu z rywalem w tej sytuacji. Tutaj tak walczył Tomasiewicz o piłkę z Jakubem Stecem, ale no, trudno mi jednoznacznie określić, bo Stec tak naprawdę w momencie, w którym został sfaulowany przez Feliksa, to też po prostu upadając trafił trochę tak nadepnął swoim ciałem na nogę Tomasiewicza. Czy to było faktycznie na tyle mocne wejście, nie wiem, ale w każdym bądź razie faktem jest to, że w tej sytuacji Patryk Gryckiewicz decyduje się na podyktowanie rzutu wolnego dla zespołu gospodarzy. Już się ustawia tutaj puszcza we własnym polu karnym i za chwilę ten stały fragment gry wykona. Piast, była wrzutka na pole karne, ale dobrze sobie poradził z tą wrzutką Oliwier Zych. Ale jeszcze to będzie rzut rożny dla Piasta w tej sytuacji. No było trochę groźnie, strzał oddał bardzo dobry Jakub Czerwiński. Znalazł sobie kapitan Piasta sporo wolnego miejsca w polu karnym, ale ostatecznie kolejną dobrą interwencją popisał się Oliwier Zych, który jest chyba najjaśniejszym ogniwem spośród piłkarzy Puszczy w bieżącym roku 2024. Ale tak jak mówię, teraz od rzutu rożnego rozpocznie ekipa gospodarzy. Arkadiusz Pyrka. Pyrka, wrzutka na pole karne. Tutaj Wilczek doszedł do pozycji strzeleckiej w tej sytuacji. Doświadczony napastnik Kamil Wilczek, ale piłka po jego strzale jedynie minęła bramkę Oliwiera Zycha. Tak naprawdę młody bramkarz Puszczy musiał nawet rzucać się w tej sytuacji, ponieważ piłka no nawet nie leciała w światło bramki strzeżonej przez niego, właśnie niego. Teraz Poczobut rozgrywa na własnej połowie Puszcza. Wojcinowicz do Sołowieja. Sołowiej ponownie do Zycha. Zych teraz do Poczobuta. Poczobut już się tutaj uaktywnił. Bartłomiej Poczobut w środkowej strefie boiska. Teraz Koi. Ale dobra interwencja. Teraz Amejała przejmuje Piast. Pyrka. Pyrka robił tu kolejne kółeczka. Pyrka no i nabił w tej sytuacji obrońca Puszczy Michała Balskiego. I to będzie out dla Piasta w 66 minucie tego meczu na własnej połowie. Też jedna zmiana, jeżeli chodzi o Piasta. Już się na boisku zamelduje Anglik z numerem 24, czyli Tom Heatley. Schodzi numer 6, czyli Michał Chrapek. Też dobry mecz mimo wszystko. Chrapka też chyba tutaj jakieś problemy zdrowotne, patrząc tak po minie Michała Chrapka, no ale brał udział przy tej akcji bramkowej, miał spory wpływ na tę bramkę Jorge Felixa, co trzeba oddać Michałowi Chrapkowi, więc naprawdę całkiem niezły mecz, niezłe 66 minut w jego wykonaniu. Teraz już pierwsze zagranie Heitlego. Teraz Felix tutaj przygłużył główką Hiszpan, ale wybija, radzi sobie z tym Wojcinowicz już do obrońcy Puszczy, do obrońcy Piasta, czyli Jakuba Czerwińskiego. Jeszcze później nabił Mokwa Jordana Majchrzaka. No i dodał, który rozpocznie na własnej połowie Piast. Tomasiewicz. A nie, przepraszam, Mokwa. Mokwa, już tutaj Mokwa do Wilczka. Jeszcze walczy o piłkę tutaj Tomasiewicz z Poczobutem, ale ostatecznie radzi sobie z tym. Puszcza. Teraz Zych. Zych. Cały czas bramkarz Niepołomiczan do Sołowieja. Wojcinowicz. Wojcinowicz, mocne zagranie teraz Wojcinowicza na połowę Puszczy. Ale dobrze sobie radzi z tym Piast, dobra interwencja Tomasza Mokwy. No też jak na razie tylko jeden celny strzał, jeżeli chodzi o
piłkarzy z Niepomcy. To było to uderzenie Wojcinowicza już w drugiej połowie tego meczu. No i poza tym naprawdę blado wygląda defensywa, ofensywa Puszczyk, chociaż może za chwilę się to zmieni, bo już do wykonania autu na połowie Piasta szykuje się Michał Koi. Koi. Teraz wrzutka na pole karne, już tutaj próba przedłużenia, ale teraz radzi sobie z tym Piast, wybicie Tomasiewicza. Jeszcze tutaj walczy o piłkę Amejała, ale dobrze, dobrze Heitli już tutaj zagrywa do Amejała. Amejał, ale nie opanował w tej sytuacji piłki. Michael Amejał, no i od autu rozpocznie Puszczyk. Naprawdę brakuje płynności w tej drugiej połowie, no i poza takimi fragmentami, kiedy to Piast naprawdę przez długo utrzymywał się przy futbolówce, no to poza tym często jeden i drugi zespół w prostych sytuacjach traci posiadanie, no i mecz jest mocno rwany, to trzeba powiedzieć. Teraz Puszcza próbuje na połowie Piasta, no i wywalczył w tej sytuacji Jordan Majchrzak, out dla swojego zespołu, a wiem, że Puszcza po wrzutach z autu strzeliła 5 goli w tym sezonie, więcej niż jakikolwiek inny zespół, więc być może i teraz to się uda Niepołomiczanom. Teraz Mroziński, wrzutka na pole karne, ale jeszcze tam faulowany jeden z zawodników Puszczyk, chociaż jeszcze tutaj walczy Zapolnik z Franciszkiem Plachem, ale gra już jest przerwana, bo na boisku leży Jordan Majchrzak, który kilkanaście, nie, przepraszam, no 8 minut temu zameldował się na boisku, ale będzie w stanie były napastnik AS Roma czy też Legii Warszawa, tak mi się wydaje, kontynuować to spotkanie. Zresztą właśnie z Legii Jordan Majchrzak jest wypożyczony do Puszczy Niepołomice, chociaż będzie chyba to sprawdzona sytuacja pod kątem rzutu karnego, nie, jednak nie, ponieważ to było starcie w polu karnym, ale do tego tak myślałem, ale sędzia widocznie nie sklasyfikował tego jako przewinienie, które mogło się zamienić na 11 dla Puszczy. Teraz wybija Patryk Mroziński, dobra interwencja Kuba Czerwińskiego, ale już dochodzi do tego Amejał, przedłuża głową do Wilczka, ale traci piłkę Wilczek w tej sytuacji. Jeszcze tutaj Zapolnik, dobrze się obraca z piłką, Zapolnik, ale też dobra interwencja Mokwy, już cały czas jest przy piłce. Puszcza tutaj rozpoczyna teraz Niepołomiczanie od rzutu wolnego na połowie gospodarzy. Rozpocznie teraz Poczobut, zagranie do Walskiego. Walski, ale tutaj już wysoko w pressingu popracował Grzegorz Tomasiewicz, no i przerwał to zagranie Walskiego Tomasiewicz, ale piłka odbiła się na tyle mocno, że nie mógł dojść do tego były pomocnik Stali Mielec, no i dał to po prostu rozpocznie Puszcza. Teraz wybicie Zycha, ale teraz przejmuje Piast, no i dobre zachowanie Feliksa. Feliks już tutaj wypuścił w tej sytuacji Tomasiewicza, zobaczymy czy nie było spalonego, ale gra jest jak na razie kontynuowana. Tomasiewicz nie był spalony, jednak tak właśnie jak mi się wydawało w tej sytuacji podniesiona chorągiewka sędziego asystenta i odrzut wolnego na własnej połowie rozpocznie Puszcza Niepołomice. Tak, był to dość naprawdę wyraźnie spalony w tej sytuacji, jeżeli chodzi o Grzegorza Tomasiewicza. Teraz Wojcinowicz do Poczobuta, Poczobut teraz zagrywa fałszem do Łukasza Sołowieja, Sołowiej na lewą stronę już Koi, mocne zagranie Koja, walczy jeszcze o piłkę Niepołomiczanie. Teraz tutaj Stec, teraz wypuszcza w tej sytuacji Artura Siemaszkę. Siemaszko, wrzutka na pole karne. Teraz tutaj próba uderzenia Jordan Majchrzak i Kamil Zapolnik byli w polu karnym Piasta, ale ostatecznie na niewiele się to zdało, chociaż cały czas w piłce utrzymuje się Puszcza. Wojcinowicz, wycofanie do Zycha. Teraz Poczobut na lewą stronę do Sołowieja. Sołowiej, ponownie Wojcinowicz, mocne zagranie obrońcy Puszczy, ale jeszcze wcześniej nie, po prostu złe zagranie Wojcinowicza, inaczej zbyt mocne. No i od autu rozpocznie Piast, Tomasz Mokwa. Mokwa teraz do Feliksa, cały czas Mokwa ominął jednego, drugiego piłkarza Puszczy, ale już nie dał rady z trzecim. Dobra interwencja Patryka Mrozińskiego, ale to będzie kolejny aut dla Piasta w 73 minucie tego meczu. Teraz Heitli, przerzut na prawą stronę do
Arkadiusza Pyrki, Pyrka do Tomasiewicza, teraz Amejał, Amejał pokazuje mu się Pyrka, ale Amejał nie decyduje się na zagranie właśnie do Pyrki. Kostadinow, przerzut do Jakuba Czerwińskiego, Mokwa, cały czas Piast utrzymuje się przy posiadaniu piłki. Heitli, teraz tutaj dobry pressing Puszczy, nie było faulu, a nie jednak na te, przepraszam, faul był, więc leży na boisku Kamil Zapolnik, no i od rzutu wolnego rozpocznie Puszcza, chyba faulował w tej sytuacji Tom Heitli. Tak, zdecydowana nakładka, jeśli chodzi o angielskiego pomocnika, no i pytanie, czy nam się nie klasyfikuje na ewentualną żółtą kartkę, ale chyba sędzia uznał, że tu też była piłka mimo wszystko, że gdzieś otarł swoim wejściem Heitli, także futbolówkę, więc bez żółtej kartki w tej sytuacji. Teraz już dalekie zagranie Walskiego na połowę Piasta, no i tu naprawdę było groźnie, chociaż jeszcze tutaj Zapolnik, uderzenie, łapie jednak piłkę Franciszek Plach, ale było naprawdę groźnie teraz pod bramką Franciszka Placha, dobrze rozegrany rzut wolny przez piłkarzy Puszczy, ale ostatecznie cały czas 1-0 dla Piasta, chociaż się trochę zagotowało pod bramką Słowaka, ale cały czas mamy 1-0 dla gospodarzy w tym meczu. Teraz Plach, mocne wybicie już na połowę Puszczy, o piłkę walczy Wilczek, Wilczek przedłużył, ale żaden z jego partnerów nie zdołał dojść do tej futbolówki, no i piłka już ląduje w rękach Zycha. Teraz Wojcinowicz, Wojcinowicz do Mrozińskiego, Mroziński, wycofanie do Wojcinowicza, Wojcinowicz. Teraz Sołowiej, Sołowiej. Teraz dalekie zagranie na połowę Piasta, Zapolnik tutaj dobrze przedłużył futbolówkę do Siemaszki, Siemaszko, 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 cały czas Siemaszko, no i wywalczył rzut wolny, naprawdę w korzystnym położeniu od bramki Franciszka Placha wywalczył w tej sytuacji rzut wolny Artur Siemaszko, no i zobaczymy, kto z piłkarzy Puszczy podejdzie do wykonania tego stałego fragmentu gry. No wiedział już chyba Siemaszko, że więcej w tej sytuacji niż rzut wolny w dogodnej pozycji Siemaszko nie może po prostu wywalczyć. No i zobaczymy, czy Puszczy udałoby się, czy uda się jej strzelić z tego być może wyrównującego gola. Wiem, że też nie pomyślenie dobrze czują się w stałych fragmentach gry, ale zazwyczaj nie decydują się oni na bezpośrednie strzały na bramkę rywala. Może dzisiaj będzie inny wariant, za chwilę się o tym przekonamy. Już chyba do wykonania tego stałego fragmentu gry podchodzi Michał Walski, tak, tylko on zgłasza angaż do wykonania tego rzutu wolnego i zobaczymy, jak zostanie to rozegrane przez podopiecznych Tomasza Tułacza. Teraz Walski, uderzenie Walski, ale prosto w mury, jeszcze Walski, poprawka, no i ta poprawka dała Piasto, Puszczy oczywiście, rzut rożny. I ten stały fragment gry także wykona Michał Walski, czwarty rzut rożny Puszczy w tym meczu, do dwóch rzutów rożnych Piasta. Walski, wrzutka na pole karne, tutaj odbiła się ta piłka, no i było groźnie, ale ostatecznie chyba głową strącił tę futbolówkę do boku Miguel Munoz, tym samym oddalił zagrożenie od bramki Franciszka Placha. Teraz Tomasiewicz do Feliksa, ale dobra interwencja, nie było faulu w tej sytuacji, gra jest kontynuowana. Wojcinowicz, Wojcinowicz, cały czas walka na połowie Piasta, piłka ląduje w rękach Franciszka Placha. No i gra jest kontynuowana przez sędziego Patryka Gryckiewicza. Coś leży jeszcze cały czas na murawie Artur Siemaszko. No i zobaczymy, czy skrzydłowy będzie w stanie kontynuować to spotkanie po starciu z piłkarzem Piasta. No już tutaj Patryk Gryckiewicz żółtą kartką karze, jeśli się nie mylę, kogoś ze sztabu szkoleniowego Puszczy Niepołomice. Tutaj się Maszko schodzi poza linię boczną, ale też będzie jeszcze zmiana, jeśli chodzi o Puszczę.
schodzi właśnie Siemaszko, Artur Siemaszko numer 10, 9, przepraszam, schodzi, wchodzi numer 20, Filip Gil, czyli młodzieżowiec drużyny Puszczy. Też warto dodać, że dla Filipa Gila jest to debiut w PKO BP Ekstraklasie. Jest to też 16 lat, dopiero 17 lat skończy w tym roku Filip Gil. Dokładnie w lipcu w 2020 roku trafił z Krakowi do Puszczy. No i po 3 latach spędzonych ponad już w niepołomickim klubie debiutuje w PKO BP Ekstraklasie. Zobaczymy, jak w swoim debiucie zaprezentuje się Filip Gil. Wcześniej siedział już na ławce rezerwowych, ale teraz dostaje od trenera Tomasza Tułacza 13 minut na pokazanie swoich umiejętności w meczu z Piastem. Teraz Amejał. Amejał, kółeczko jeszcze. Amejał cały czas tutaj walczy przy linii polski skrzydłowy, ale ostatecznie wycofuje do partnerów zespołu. Teraz Czerwiński. Czerwiński cały czas. Czerwiński wycofuje do Franciszka Placha. Plach teraz do Pyrki. Pyrka, mocne teraz zagranie w kierunku partnerów, w kierunku Grzegorza Tomasiewicza, no i faulowany Tomasiewicz na własnej połowie przez Łukasza Sołowieja. To będzie rzut wolny dla Gliwiczan. Teraz cały czas kontynuuje grę Piast, Amejał, Kostadinow, teraz wycofanie do Amejała, jeszcze tutaj Tom Heitli, dobra interwencja Anglika, Pyrka, cały czas Pyrka, ale teraz dobrym ślizgiem wszedł tutaj właśnie młodzieżowiec, czyli Filip Gil, ale no to po jego nocy piłka wyszła poza przerwę, więc to będzie out dla Piasta, ale pierwsza interwencja tego piłkarza, tego obrońcy na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Już piłka tutaj w rękach Oliwiera Zycha. Zych do Sołowieja. Sołowiej. Wycofanie tutaj do Zycha. Zych. Mocne zagranie Zycha. Teraz Gil walczy o futbolówkę z Czerwińskim. Udało mu się wygrać ten pojedynek główkowy młodzieżowcowi Puszczy, ale ostatecznie Mroziński wycofuje do Wojcinowicza. Teraz Zych. Ponownie Wojcinowicz. Cały czas obrońca Puszczy, Wojcinowicz. Wycofuje do Poczobut teraz do Sołowieja. Teraz mocne zagranie piłkarza Puszczy i przyjmuje Piast Tomasiewicz, ale foblowany przez innego, chociaż jednak nie. Zobaczymy, jaka będzie interpretacja Patryka Grickiewicza, czy będzie rzut wolny dla Piasta? Tak, to będzie rzut wolny dla Piasta przez innego piłkarza z numerem 20, ponieważ faulowany Tomasiewicz, który gra z 20 przez Filipa Gila, który także występuje z tymże numerem. Teraz już wrzutka na pole karne, jeżeli chodzi o Piasta, ale radzi sobie z tym Puszcza. Piłka w rękach Oliwiera Zycha, no i szybko wznawia grę goalkeeper drużyny z Niepołomic. Nie ma jednak komu zagrać tutaj. Patryk Mroziński decyduje się na krótkie rozegranie z Tomaszem Wojcinowiczem. Wojcinowicz teraz przerzut na lewą stronę do Sołowieja. Sołowiej teraz Wojcinowicz. Zych ponownie do Sołowieja. Sołowiej, no i ponownie wycofuje obrońca Puszczy do Zycha. Wojcinowicz teraz mocne zagranie obrońcy Puszczy, tutaj już biegnie po tę piłkę Jordan Majchrzak, no i nie wywalczył jednak tej sytuacji piłki dla swojego zespołu napastnik Puszczy. Chociaż nie, przepraszam, jednak to będzie rzut wolny dla Piasta, tak, Jordan Majchrzak nie wywalczył w tej sytuacji piłki dla swojego zespołu. Teraz Wilczek wycofuje do Kostadinowa. Ponownie Wilczek. Tutaj ładne zagranie do Kostadinowa. Ponownie Wilczka. Teraz Tomasiewicz rozpędza się na lewej stronie. Tomasiewicz do Amejała. Amejał piętką, ale traci w tej sytuacji piłkę Tomasiewicz. Teraz już Mroziński. Taka zawiesinka do Kamila Zapolnika. Majchrzak. Dobre tutaj zachowanie Majchrzaka. No i już my jeszcze przy piłce. Puszcza.
ale faulowany jeszcze wcześniej Jordan Majchrzak. No i najpierw, tak, i żółtą kartką ukarany chyba po tym starciu Michael Amejał. No to też czwarta żółta kartka Michaela Amejała w tym sezonie. Pauzuje on w następnym meczu. No i widzimy, że nie zgadza się z tą, decyzją Patryka Grieckiewicza, Michaela Amejała, no ale taka jest decyzja sędziego z Torunia, a nie inna, więc będzie musiał pauzować w kolejnym meczu. Michael Amejał teraz mocne zagranie na pole karne Piasta, no i wywalczyła w tej sytuacji Puszcza. Rzut rożny już dobiega 84. minuta w tym spotkaniu. Puszcza cały czas przygrywa 0-1 z Piastem po golu w pierwszej połowie Jorge Felixa. Zobaczymy, czy Niepołomiczanie, czy Żubry będą w stanie jeszcze odwrócić losy tego spotkania. Na razie na to się nie zapowiada. Ta druga połowa dosyć bezbarwna, zarówno jeżeli chodzi o występ gości, jak i gospodarzy. Może jeszcze się nam uaktywni to spotkanie w końcowej fazie tego meczu. Wrzutka na pole karne, ale wybija Piast, chociaż cały czas przy piłce utrzymują się goście. Teraz Zych, mocne zagranie. Tutaj walczy o piłkę Zapolnik. Teraz Wojcinowicz, ale dobrze strąca piłkę Wojcinowicz do partnera z zespołu, Koi, wrzutka na pole karne Michał Koi. Teraz Zapolnik strąca futbolówkę tutaj do partnera zespołu. Wrzutka na pole karne, ale łapie to zagranie Łukasza Sołowieja. Franciszek Flach jeszcze tutaj starł się chyba z własnym obrońcą, Franciszek Plach, no i gra musi być przerwana. Słowak leży na murawie, być może będzie potrzebna pomoc medyczna. Też leży właśnie Kostadinow we własnym polu karnym. Tak, tutaj Plach, wyskakując po futbolówkę, dotknął chyba nogami, tak jest Kostadinowa, który też próbował interweniować w tej sytuacji, no i z tego wynika ten był zarówno Macedończyka i Słowaka, jak i Słowaka, ale najprawdopodobniej obydwaj będą w stanie kontynuować tę grę na te ostatnie minuty tego spotkania. Teraz już rozpoczyna grę od własnej bramki Franciszek Plach. Już tutaj pokazuje swoim partnerom, żeby przesunęli się do przodu, bo szykowane jest dalekie wybicie. Teraz Plach, mocne zagranie, ale piłka zagrana trochę do nikogo, no i wybija w tej sytuacji Sołowiej. Jeszcze tutaj próbował interweniować Amejab, ale nic z tego nie wyszło. Próbuje Puszcza, Zapolnik, cały czas Zapolnik, ale wzięty trochę w kleszcze przez piłkarzy Puszczy w tej sytuacji Kamil Zapolnik, przez piłkarzy Piasta w tej sytuacji Kamil Zapolnik, ale o dziwo, sędzia zinterpretował to jako faul Kamila Zapolnika, z czym trudno się zgodzić. Trochę dziwna interpretacja tej sytuacji, no ale taka była decyzja sędziego. Teraz rozpocznie grę Franciszek Plach. Mocne zagranie Słowaka do Amejała. Amejał tutaj ścierał się. Jeszcze Tomasiewicz. Wrzutka na pole karne, ale zablokowana to wrzutka Tomasiewicza przez Michała Koja i od autu rozpocznie Piast na połowie puszczy. Już tutaj wyciera piłkę dodatkowym ręcznikiem, przecież Tomasiewicz, więc szykuje się daleka wrzutka na pole karne Puszczy, chociaż była na krótkie rozegranie, po którym to Piast stracił posiadanie piłki. Od autu rozpocznie Puszcza. I teraz Michał Koj, mocne zagranie Tom Hejty, ale wcześniej jeszcze faulowany Filip Gil, jeśli się nie mylę. No i na własnej połowie grę znowu Puszcza, już będzie tutaj wybijał piłkę od razu Oliwier Zych. Ostatnie kilka minut dla Puszczy, żeby wyrównać rezultat
tego spotkania. Zych teraz dalekie zagranie, Zych już walka o futbolówkę na połowie Piasta, ale wygrywają ją Piastunki, chociaż nie na długo. Jeszcze tutaj Filip Gil do Walskiego, Walski, takie zagranie trochę na chaos, tutaj walczy o piłkę Pyrka do Amejała, rozpędza się Amejała, ale wcześniej interweniuje Michał Kojno i Piast nie był w stanie przeprowadzić kontrataku w tej sytuacji, jedynie aut dla drużyny gospodarzy. Teraz puszcza, przejęła futbolówkę na własnej połowie. Zych, dalekie wznowienie gry przez Zycha. Teraz tutaj walka, ale dobre zachowanie Kostadinowa. Jeszcze puszcza, gra jest kontynuowana. Nie było faulu na Kamilu Wilczku. Teraz Michał Walski, rzut wolny dla Puszczy. No i Walski już będzie wrzucał piłkę na pole karne. Walski, tutaj już się szykują do zagrania Sołowiej i Wojcinowicz, ale nie dali rady. Teraz Tomasiewicz, no jeszcze wywalczył dobrze. W ważnym momencie Grzegorz Tomasiewicz out na własnej połowie dla swojego zespołu. Teraz już Mokwa rozpoczyna grę dalekim wyrzutem, ale faulowany chyba w tej sytuacji Wilczek, chociaż gra jest kontynuowana. Już tutaj walczył piłkę Zapolnik przy linii bocznej z Czerwińskim. Zapolnik, no i wywalczył dla swojego zespołu Zapolnik out. Już dobiega 90 minuta, więc to są naprawdę już ostatnie zrywy, ostatnie momenty dla Puszczy, żeby jeszcze coś zrobić dobrego w tym spotkaniu ze swojej perspektywy. Znowu gra z autu Michał Walski. Walski, wrzutka na pole karne, ale wybijają Gliwiczanie, no i to jest szansa na kontratak. Teraz Amejał, rozpędza się Amejał, cały czas Amejał, nie zdołał go faulować Walski, Amejał, świetnie, Amejał, cały czas Amejał, ale sfaulowany teraz taktycznie przez Michała Walskiego, no i żółta kartka dla pomocnika Puszczy w tej sytuacji. No musiał faulować w tej sytuacji tak naprawdę Michał Walski, ponieważ gdyby nie to, no to duża szansa, że ten popisowy, ten indywidualny popisowy rajd Amejała zakończyłby się drugą bramką dla Piasta. Ale to będzie też rzut wolny dla podopiecznych Aleksandra Wukowicza w naprawdę dogodnej pozycji. To jest drugi Tom Heitli. Krótkie rozegranie z Aleksandrem Pyrką. Teraz Mokwa do Jorge Felixa. Felix już rozgrywa. Felix wycofuje do Heitliego, ale tutaj interweniował Filip Gil, no i to będzie out dla zespołu z Gliwic. Felix cały czas Hiszpan. Felix wycofuje do Kostadinowa. Dobrze, Kostadinow. No już Piast też mądrze utrzymuje się przy futbolówce spokojnie, bo wie po prostu, że ma wynik, który go jak najbardziej zadowala. Plach. Teraz walka o piłkę na połowie Puszczy. Nie było faulu w tej sytuacji na Jorge Felixie. Przyjmuje Piast, chociaż nie na długo. Jeszcze tutaj zamieszanie na połowie Puszczy, ale wszystko opanowuje Łukasz Sołowiej. Teraz dobrze tutaj Tomasiewicz, ale przyjmuje Puszcza. Teraz dalekie zagranie na Kamila Zapolnika, ale wcześniej interweniował Jakub Czerwiński. Jeszcze Zapolnik przepycha się tutaj z Czerwińskim, ale ostatecznie napastnik Puszczy pozwolił piłce opuścić pole gry, bo wie, że Puszcza będzie miała w tej sytuacji aut, który może dać jej naprawdę sporo. Walski teraz wrzutka na pole karne Walskiego, tutaj walka, jeszcze przedłużenie, wybija Tomasiewicz, chociaż jeszcze tutaj próbuje Koi, wybicie jeszcze jednak Czerwińskiego.
kolejne jednak zgranie, kolejny strzał zapalnika. Jeszcze tutaj piłka wystawiona, ale ostatecznie sędzia odgwizduje przewinienie na leżącym w polu karnym Piasta Tomaszu Mokwie. I być może będzie też potrzebna bocznemu obrońcy gospodarzy pomoc medyczna. Jeszcze jedna zmiana, jeżeli chodzi o puszczę. Schodzi numer 21, czyli Michał Koi, wchodzi numer 28, czyli Igor Pieprzyca. To też jest naprawdę obok Filipa Gila bardzo młody piłkarz, który debiutował w październiku zeszłego roku w spotkaniu z Koroną Kielce. Pieprzyca ma dopiero 15 lat, o czym warto pamiętać. W meczu z Koroną debiutował tak naprawdę niecały miesiąc po swoich 15 urodzinach. To jest drugie dla niego spotkanie w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy. W meczu z Koroną dostał symboliczną minutę, tutaj dostaje ich prawie aż 3, więc ponad dwukrotnie dłuższy czas gry dostaje Igor Pieprzyca. Zobaczymy, jak go wykorzysta. Schodzi też numer 19 w Piaście, czyli Michael Ameja. Wchodzi numer 30, czyli Miłosz Szczepański. Jeszcze tutaj ostatnie próby puszczy. Teraz tutaj Mokwa cały czas walczy. Mike Szak przy linii bocznej. Mike Szak, ale tutaj dobrze blokuje Mike Szaka swoim doświadczeniem, można powiedzieć, Jakub Czerwiński. No i od bramki rozpocznie Franciszek Plach. Ostatnie niespełna 120 sekund, jeżeli chodzi o to spotkanie. Piast cały czas wygrywa 1-0 z Puszczą w zaległym spotkaniu z 17 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Plach. Mocne wybicie teraz Flantiszka Placha. Przejmuje jeszcze Puszcza, Mroziński, ale traci piłkę Gili. Jeszcze tutaj już dobiegnie do niej Miłosz Szczepański, który jest ze świeżymi siłami. Szczepański, wrzutka na pole karne do Feliksa. Felix, ale nic z tego nie wyszło. Jeszcze udaje uderzenie w tej sytuacji groźnie całkiem Kostadinow, ale ostatecznie piłka mija bramkę Oliwiera Sycha. Już naprawdę minuta do końca tego meczu. Piast cały czas wygrywa 1-0. No to mogła być akcja, która dałaby Gliwiczanom drugą bramkę w tym spotkaniu, ale ostatecznie zabrakło precyzji przy tym strzale Kostadinowa, także lepszego uderzenia głową, jeżeli chodzi o Jorge Felixa. Jeszcze tutaj walczy Puszcza, Poczobut, teraz Mroziński wrzuca do zapolnika, nic z tego nie wyszło, chociaż jeszcze zbiera futbolówkę inny piłkarz. Wrzutka na pole karne, teraz tutaj Majchrzak walczy o piłkę, jeszcze Walski wybija w tej sytuacji już na aut, tak rozpaczliwie Miłosz Szczepański, ale 30 sekund ma jeszcze Puszcza na wyrównanie rezultatu tego spotkania. Walski rozpocznie od autu, no tak i rzuty rożne i wolne, i aut wykonuje ten filigranowy piłkarz. Walski już tutaj do Wojcinowicza. Wojcinowicz przedłużył, walczy o piłkę Majszczak i Zapolnik, ale przyjmuje Piast, już wybija naprawdę na oślep, na uwolnienie. Kamil Wiczek jeszcze tutaj dobiega już do Olivera Sycha. Piłkarz Piasta jeszcze wybicie na połowę właśnie. Gliwiczan już koniec, chociaż nie jeszcze wstrzymana gra, bo tutaj cały czas na boisku leży jeden z piłkarzy Puszczy. Tak, tu Tomasz Wójcinowicz, który miał tutaj starcie w polu karnym z Jorge Felixem, no i Felix się podniósł, ale Wójcinowicz cały czas leży jeszcze na murawie. Rozpocznę teraz od rzutu wolnego
Arkadiusz Pyrka, Pyrka wybicie, jeszcze przejmuje, puszcza teraz Mroziński, zagranie na Zapolnika, Zapolnik nie przyjmuje jednak futbolówki, Heitli, wybicie, teraz jeszcze Wilczek tutaj wypuszcza na lewej stronie Feliksa, Felix, cały czas Felix do Tomasza Mokwy, Mokwa już zagrywa spokojnie, przytrzymuje futbolówkę, wycofuje do Kostadinowa, Kostadinow, Czerwiński, cały czas pozwala grać Patryk Gryckiewicz, może już dobiega 98 minuta, gra jest minutą cały czas kontynuowana, Felix, jeszcze Piast, Felix do Tomasiewicz, uderzenie, ale tutaj przyblokował go Wojcinowicz, jeszcze Tomasiewicz, cały czas Tomasiewicz przytrzymywany przez Wojcinowicza, no zobaczymy jaka decyzja od autu rozpocznie teraz, jeszcze puszcza, cały czas pozwala grać Patryk Gryckiewicz, ale już dobiega 99 minuta tego spotkania. Koniec już jednak kończy grę w 99 minucie. Patryk Gryckiewicz, Piast wygrywa 1-0 w zaległym spotkaniu z 17 kolejki PKO BP Ekstraklasy, 1-0 po bramce Jorge Felixa z 43 minuty. No Piast przeważał w pierwszej połowie, tę przewagę potwierdził bramką Jorge Felixa, w drugiej spotkanie się bardziej wyrównało, ale puszcza nie była ostatecznie w stanie wyrównać rezultatu tego meczu, no i Piast może awansuje na 12 miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy, tym samym mija w tabeli Warte Poznania, także Krakowie, puszcza spada na miejsce spadkowe, na miejsce 16 z 23 punktami, Piast jest, jak wspomniałem, na 12 z 28, też warto podkreślić, że bramka Felixa była trzecią w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy, co sprawia, że aż trzech piłkarzy Piasta ma tych bramek trzy, bo to są także poza Felixem, także Michael Amejał i Serhii Krykun, który był w tym meczu niedostępnym. I Piast strzela 23 gola w tym sezonie Ekstraklasy, cały czas ma drugą po ŁKS-ie najgorszą defensywę w lidze. Ale mimo to był w stanie wygrać to spotkanie, no i może sobie dopisać 3 punkty do ligowej tabeli. To spotkanie komentował dla Państwa Adam Kowalewicz. I widzimy się przy kolejnych transmisjach na antenie Radia Gol. Jasny Gliwice.